Prawie 3 miesiące czekaliśmy na to, aż ponownie będziemy mogli emocjonować się rozgrywkami drugiej ligi. Doczekaliśmy się na początku czerwca. Piłkarze wrócili na boiska, wracamy więc i my z naszym magazynem skrótów. Co dziś przed nami? Oto plan zmagań w 23. kolejce drugiej ligi. Lider z Łodzi zaczął od meczu u siebie ze Skrą Częstochowa. Hitem tej kolejki było natomiast starcie GKS-u Katowice z Górnikiem Łęczna, czyli drugiej z trzecią drużyną ligowej tabeli. Drugoligowe emocje po koronawirusowej przerwie zaczęły się jednak starciem Beniaminków, Górnika Polkowice z Legionowią. Na papierze zdecydowanymi faworytami byli gospodarze, no i faktycznie w 9. minucie podanie Azikiewicza na gola zamienił Mariusz Szuszkiewicz. Problem w tym, że był tutaj spalony, ciągle więc w Polkowicach 0-0. Górnik w pierwszej części meczu przeważał, no ale w 42. minucie jest atak Legionowi. Miękka wrzutka na głowę Marcina Kluski, źle obliczył to wszystko Kopaniecki i w takich okolicznościach Legionowia objęła prowadzenie. Goście po pierwszej połowie z korzystnym wynikiem. Dotychczas w tym sezonie w lidze wygrali raptem 3 razy. Teraz 69. minuta. Piłka z głębi pola w poszukiwaniu Bednarskiego. Zobaczmy jednak, co się stało. Nie zrozumieli się zupełnie Rafał Zembrowski i Damian Podleśny. No i ten pierwszy został autorem jednego z najbardziej kuriozalnych goli w sezonie. Gospodarze wyrównali i nabrali wiatru w żagle, bo każdy inny rezultat niż zwycięstwo Górnika byłby tutaj niespodzianką. No ale popatrzmy, co się stało w 82. minucie. Podanie z prawej strony do Oskara Koprowskiego, a ten pakuje piłkę do pustej bramki. Legionowia po raz drugi w tym meczu obejmuje prowadzenie, którego tym razem już nie wypuściła. Środowa kolejka w drugiej lidze rozpoczyna się więc od dużej niespodzianki. Legionowia wysyła sygnał, że z walki o utrzymanie jeszcze nie zrezygnowała. Teraz Toruń i mecz Elany ze Stalą Rzeszów. W szeregach tych drugich trenerski debiut duetu Krzysztof Łętocha-Marcin Wołowiec, no a celem na to spotkanie były pierwsze ligowe punkty od 23 listopada. Elana już wiosną pokazała się ze świetnej strony, rozbijając 5-0 Górnika Łęczna. Tu też to gospodarze mogli otworzyć wynik, ale w słupek trafił Marcin. 4 minuty później akcja Stali. Plewka do środka, piłka pod nogami Rejmana, bez strzału. Dopiero po chwili Damian Michalik uderzył pewnie pod poprzeczkę i goście objęli prowadzenie. 1-0 dla Stali po pierwszej połowie tego meczu. Pierwszy w sezonie gol Michalika, no ale na tym się nie zatrzymał pomocnik gości, bo w 52. minucie ten sam zawodnik podwyższył na 2-0. Prowadzenie Stali już pewniejsze. Po raz drugi skapitulował 16-letni Dawid Kuchnicki, który tym meczem debiutował w rozgrywkach drugoligowych. Młodziutkiego bramkarza po strzale o 21 lat starszego Szeligi uratowała poprzeczka. Natomiast w 61. minucie zaatakowali gospodarze. W polu karnym sfaulowany został Filip Kozłowski i sędzia zmuszony był wskazać na wapno. 11 na bramkę zamienił Mariusz Kryszak i na pół godziny przed końcem meczu gospodarze znów mogli mieć nadzieję na coś więcej. Raptem minutę później, po raz trzeci w tym meczu, dał jednak o sobie znać Damian Michalik. Tym razem skorzystał z wpadki Kuchnickiego. 16-latek sprawił prezent Michalikowi, który skompletował takim sposobem hat-tricka. Ta bramka już ostatecznie zabiła nadzieję gospodarzy, a w 82. minucie wynik meczu został jeszcze ustalony na 1-4. Po tym jak 16-letni bramkarz w polu karnym sfaulował Kłosa, rzut karny bez wahania wykorzystał Wojciech Rejman. W świetnym stylu Stal wywozi więc z Torunia 3 punkty, pierwsze na wiosnę. Na stadion ostatniej drużyny w tabeli przyjechała Pogoń Siedlce. Gryf Wejherowo przed wznowieniem rozgrywek znalazł się w arcytrudnej sytuacji, ale mecz z Pogonią zaczął udanie, bo już w 3. minucie Oskar Sikorski wykazał się zimną krwią w zamieszaniu pod bramką gości. 1-0 dla Gryfa po upływie 180 sekund, a w minucie 9 odpowiedź Pogoni. Zabrał się z piłką Norbert Wojtuszek, wpadł w pole karne i to wszystko zakończył golem wyrównującym. Pokonany Wiesław Ferra. Pogoń bardzo szybko zareagowała na straconego gola, a jeszcze przed przerwą wyprowadziła kolejne ciosy. W 36. minucie Sadzawicki dośrodkowuje, świetnie wyszedł w powietrze Maciej Firlej i mocnym strzałem głową nie dał szans doświadczonemu bramkarzowi Gryfa. Remis jest już historią, a Pogoń nie powiedziała jeszcze ostatniego w pierwszej połowie słowa. 3 minuty później znów Maciej Firlej, znów głową, tym razem po centrze Adama Mujty. Mimo świetnego początku, do przerwy Gryf przegrywał więc 2 bramkami, choć nie oznacza to, że w Wejherowie w drugiej połowie emocji nie było. Na kwadrans przed końcem Tomasz Wełna sfaulował w polu karnym Kankowskiego, a sędzia podyktował dla gospodarzy rzut karny. Oskar Sikorski, a więc autor gola na 1-0, teraz dokłada 2. bramkę i wlewa jeszcze nadzieję w serca kibiców Gryfa. Emocjonująca końcówka meczu w Wejherowie to 83. minuta. Znów Kankowski, uderzenie i znów Tomasz Wełna w roli głównej. Tym razem zagraniem ręką sprokurował kolejny rzut karny i z 2. żółtą kartką musiał opuścić boisko.
Oskar Sikorski po raz drugi stanął naprzeciw Mikołaja Smyłka i tym razem to bramkarz Pogoni został bohaterem tej akcji i chyba jednocześnie bohaterem meczu. Los zabrał Gryfowi to, co dał w ostatnim spotkaniu przed przerwaniem rozgrywek. Pogoń wygrywa 3-2 po trzymającym w napięciu do samego końca spotkaniu. Czas na Wronki, gdzie rezerwy Lecha Poznań mierzyły się z Garbarnią Kraków. Starcie sąsiadów z tabeli, w dodatku z identycznym dorobkiem punktowym. Jedni drudzy przed tą kolejką mieli zaledwie 3 oczka więcej niż pierwsza zagrożona spadkiem drużyna. W 19 minucie rzut wolny dla gości. Bartłomiej Mruk zdecydował się na strzał i w efektowny sposób otworzył wynik tego spotkania. 18-latek na 1-0 dla Garbarni. Drugi gol tego młodego obrońcy, o którym więcej możecie dowiedzieć się klikając w kartę w prawym górnym rogu. Lech szybko postarał się odpowiedzieć, no i raptem 3 minuty później to się udało, gdy w polu karnym sfaulowany został Filip Szymczak. Juliusz Letniowski wziął na siebie odpowiedzialność za wykonanie jedenastki i nie zawiódł. Bardzo szybko rezerwy Lecha wyrównały i mecz zaczął się od nowa. W końcu tej pierwszej połowy gola do szatni mógł zdobyć Grzegorz Marszalik. Jego strzał lewą nogą obronił Mleczko, no a po zmianie stron to Lech jako pierwszy zaatakował. Była 60. minuta, gdy piłkę w środku pola zgarnął Filip Szymczak. 18-latek zabrał się z futbolówką i z rywalem koło siebie przebiegł dobrych kilkadziesiąt metrów. Zobaczmy, nie utrzymał równowagi w tej sytuacji Kostrubała, a po strzale Filipa Szymczaka Lech objął prowadzenie. Kolejny w tym meczu gol młodzieżowca. Zresztą sylwetkę Szymczaka również przygotowaliśmy w trakcie przerwy w rozgrywkach. No i Lech jest w tym momencie bliżej zwycięstwa. Wydawało się, że będzie nawet 3-1, ale po strzale w poprzeczkę Wojtkowiaka Karbownik dobijał z pozycji spalonej. Ciągle więc rezultat 2-1, a to 80. minuta. Karol Smajdor próbował ratować swój zespół przed rzutem rożnym, ale skiksował. Skrzętnie skorzystał z tego Kuczak, który zagrał przed bramkę. Popatrzmy, ogromne zamieszanie. Próbował Radwanek, ale skuteczny był dopiero Krzysztof Szewczyk. W bardzo nietypowych okolicznościach padł gol wyrównujący w tym spotkaniu. 2-2 we Wronkach i na tym strzelanie już się skończyło. Lech i Garbarnia pozostają więc z identyczną liczbą oczek na koncie, z tą zmianą, że teraz jedni i drudzy mają po 29 punktów. Szósta w tabeli Bytowia Bytów wybrała się do Pruszkowa na mecz z 10 z niczem. Gospodarze nie byli faworytami, no ale szybko stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia, po tym jak w polu karnym ręką zagrał Rutkowski. Maciej Machalski przed szansą na otwarcie wyniku, wyczuł jednak jego intencje Maciej Gostomski i ta sytuacja zmarnowana. Mogli zacząć podopieczni Piotra Mosura świetnie, a zaczęli bardzo nieudanie, bo w 16 minucie prostopadłe podanie otrzymał Czubak, który wkleił się między obrońców, obrócił i przytomnym strzałem dał Bytowi prowadzenie. 11 w sezonie gol Czubaka, również w jego przypadku odsyłamy do naszego kwietniowego magazynu. W Pruszkowie bliskie wyrównania przed przerwą był Moskwik, ale trafił tylko w słupek i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem korzystnym dla Bytowi. Pruszkowianie próbowali zagrażać bramce Gostomskiego również w drugiej części. Nadal aktywny był Moskwik, który tutaj nie dał rady pokonać bramkarza. Wynik tego meczu długo nie ulegał zmianie. To już końcówka, dokładnie 87. minuta. Adrian Kratkowski wpadł w pole karne, a jego dribbling został przerwany faulem. Druga jedenastka w tym meczu, tym razem dla Bytowi. Daniel Feruga, no ale tym razem też górą bramkarz. Gradecki najpierw obronił strzał Ferugi, a potem uratowała go poprzeczka. Sportowa złość u Daniela Ferugi po zmarnowanym rzucie karnym, która przełożyła się na indywidualną akcję w minucie 89. W pojedynkę wypracował tego gola doświadczony zawodnik Bytowi, ustalając tym samym wynik meczu na 2-0, a mogło być jeszcze więcej. Bytowia udanie inauguruje tę ostatnią część sezonu, powiększając przewagę nad Zniczem do 6 punktów. 800 km w jedną stronę musieli pokonać piłkarze błękitnych Stargard w drodze na wyjazdowy mecz z Resowią. W roli faworytów stawiani byli gospodarze, którzy bliscy otwarcia wyniku byli w 13 minucie. Dobrze poradził sobie w tej sytuacji Dominik Sasiak. 18-letni bramkarz błękitnych przed kolejnym wyzwaniem stanął 5 minut później. Tym razem jednak nie pokazał się z dobrej strony, bo jego niepewne wyjście z bramki poskutkowało golem Serhija Krykuna. 1-0 po tym strzale Krykuna do opuszczonej bramki. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy mieli swoje sytuacje, by wynik podwyższyć. To jedna z nich, gdy Sasiak wykazał się po strzale Dziubińskiego z dystansu. Prowadzenie z ławki przez Jarosława Piskorza, drugiego trenera, piłkarze błękitnych doszli do głosu krótko po przerwie. 50. minuta na zegarze. Dość niespodziewanie Krystian Sanocki wszedł w posiadanie piłki. Sanocki w dryblingu, nie dał rady zablokować go Adamski i zrobiło się w Rzeszowie 1-1. Niewiele wskazywało na to w pierwszej połowie, ale zaraz po starcie drugiej błękitni wyrównali. Dla podopiecznych Szymona Grabowskiego w tym meczu liczyły się tylko 3 punkty, stąd kolejne ataki. To jeden z groźniejszych, gdy pogubił się Ostrowski. Daniel Świderski miał dwóch rywali koło siebie, no ale uderzył i tylko interwencja Sasiaka sprawiła, że w tej sytuacji nie było gola.
Młodzieżowy bramkarz kilkoma udanymi interwencjami uratował dla Błękitnych jeden punkt, no a w Rzeszowie po końcowym gwizdku rozczarowanie. Tylko remis w meczu Resowi z Błękitnymi. Zostajemy na Podkarpaciu, ale przenosimy się do Stalowej Woli. Walcząca o utrzymanie Stal podejmowała Olimpię Elbląg na swoim nowoczesnym, choć rzecz jasna póki co pustym stadionie. Gospodarze śmiało ruszyli do ataków, a jako pierwszy groźniej uderzył Fidziukiewicz. Blisko otwarcia wyniku, z kolei minutę później odpowiada Olimpia. Długa piłka od Madejskiego i strącenie pod nogi Demianiuka. Cezary Demianiuk do prawej nogi, płaski strzał, który zaskoczył Pietrzkiewicza, no i w Stalowej Woli zrobiło się 0-1. Stal, która w każdym meczu gra praktycznie o życie, musi gonić wynik, a sytuacja miejscowych dodatkowo pogorszyła się w 68 minucie. Balewski obsłużył podanie Demianiuka, który co prawda nie trafił czysto w piłkę, ale w pewnym sensie to nawet mu pomogło, bo piłka przeleciała w ten sposób ponad bramkarzem i wpadła do bramki. 2-0 dla Olimpii, a sytuacja gospodarzy bardzo mocno się skomplikowała. Ostatni kwadrans tego meczu i walka Stali o choćby jeden punkt. Tutaj strzał Płonki blokowany, jeszcze próbowali tam Roziński, Śpiewak i Fidziukiewicz, ale ostatecznie obronną ręką wychodzą z tego goście. Czasu coraz mniej, już 89 minuta. Płasko w pole karne Waszkiewicz, piłka pod nogami Chromińskiego, który jest tyłem do bramki. Udało się jednak obsłużyć podaniem Śpiewaka, a 20-letni Kasper Śpiewak zdobywa w takich okolicznościach gola kontaktowego dla Stali. Już tylko 2-1 dla Olimpii, no ale przed Stalą tylko czas doliczony. Gospodarze jednak nadal w natarciu. To już 92 minuta. Fidziukiewicz ma miejsce na prawej stronie. Miękka centra, jest Kacper Śpiewak, nieupilnowany przez Kuczałka sprawia, że po niezwykłej końcówce jeden punkt zostaje w Stalowej Woli. Rezerwowy młodzieżowiec bohaterem Stali, no bo taki wyszarpany punkt może być dobrym zwiastunem przed końcówką sezonu. A to już stadion, na którym w normalnych okolicznościach pusto z pewnością by nie było. Widzew Łódź grał u siebie ze Skrą Częstochowa. Jeśli można powiedzieć, że jakiś rywal Widzewowi nie leży, to z całą pewnością można za taki zespół uznać właśnie Skrę, choć tutaj podopieczni Marcina Kaczmarka chcieli zrobić wszystko, by nie zaliczyć kolejnej wpadki. Poprzeczkę ostemplował Gąsior, ale do przerwy był bezbramkowy remis, a krótko po wznowieniu gry zaatakowała Skra. Popatrzmy, zupełnie sam jest Rumin, strzela, a jego strzał blokował ręką Kosakiewicz. Będzie doskonała szansa dla Skry. Adam Mesjasz z 11 metrów, pokonany Wojciech Pawłowski, no i wróciły do kibiców Widzewa demony z Częstochowy. Sytuacja stała się jeszcze gorsza w 55 minucie. Wtedy to 18-letni Gołębiowski płasko dośrodkował, w polu karnym nie dogadali się wyraźnie Tanżyna z Pawłowskim, z czego skrzętnie skorzystał Daniel Rumin. 0-2 i konsternacja na stadionie Widzewa, choć oczywiście nie na trybunach, a głównie na ławce gospodarzy. Widzew ruszył, by odrabiać straty. W 60 minucie po strzale Gutowskiego piłka wpadła do bramki, ale radość trwała krótko, bo zasłaniający piłkę Robak i Wolsztyński byli na pozycji spalonej. Skupionych na ofensywie podopiecznych Marcina Kaczmarka mógł zaskoczyć szybki atak Skry. Główkował odpuszczony Rumin i gdyby nie świetny refleks Pawłowskiego, byłoby 0-3. Sytuacja Widzewa i tak była jednak bardzo zła, no ale zostało jeszcze 20 minut. W 77 świetną okazję miał Wolsztyński, który nie dał jednak rady kopnąć piłki obok Mateusza Kosa. Szanse na choćby punkt coraz mniejsze, choć to jeszcze 87 minuta. Po centrze Kosakiewicza skutecznie główkował Marcel Gąsior, zrobiło się 1-2, no ale jak się później okazało, to był tylko gol honorowy. Widzew znów nie dał rady Skrze, a w Łodzi byliśmy świadkami największej sensacji 23 kolejki. A kończymy zdecydowanym hitem tej serii spotkań. Trzeci w tabeli GKS Katowice podejmował wicelidera z Łęcznej, do którego przed tym meczem tracił raptem jedno oczko. Gieksa od początku tego meczu była stroną przeważającą. Jako pierwszy Rojka zatrudnił Arkadiusz Woźniak. Teraz kolej minuta 33, gdy z prawej strony dośrodkował Lewandowski. Prosto w ręce Mrozka, no ale jest gwizdek sędziego, który dopatrzył się tutaj faulu na Stromeckim. Paweł Wojciechowski kontra Bartosz Mrozek. Jesienią Mrozek obronił strzał Wojciechowskiego z 11 metrów, ale tym razem górą był napastnik. Górnik Łęczna na prowadzeniu, ale raptem 4 minuty później odpowiadają gospodarze. Błąd świetnie odnalazł Woźniaka, ten wyłożył piłkę jak na tacy do Grzegorza Rogali i po tej doskonałej układance podopieczni Rafała Guraka wyrównują. Zaledwie 240 sekund cieszyli się z prowadzenia goście, dla których kolejna zła informacja nadeszła po upływie godziny gry. Wtedy to aktywnego Woźniaka sfaulował Bartłomiej Kalinkowski, a więc były zawodnik Gieksy, no a jako że wcześniej miał już na koncie kartonik, za to zagranie wyleciał z boiska. Łęcznianie mimo gry w osłabieniu wcale jednak nie odpuścili walki o pełną pulę. W 68 minucie bezpośrednio z rzutu wolnego Mrozka próbował zaskoczyć Stromecki. Dobra interwencja wypożyczonego z Lecha Poznań bramkarza. W 77 minucie kolejny stały fragment dla grających w dziesiątkę gości. Tym razem Stromecki centrował, no a Midzierski był bliski zmieszczenia piłki po właściwej stronie słupka.
Dobry mecz i dużo emocji w Katowicach. W 83 minucie odpowiadają gospodarze. Kasper Michalski miał trochę miejsca na prawej flance, wysoko zawiesił tę piłkę, ta trafiła do Woźniaka. Z tym pierwszym strzałem poradził sobie jeszcze Rojek, ale wypluł piłkę prosto pod nogi Piotra Kurbiela, który takich prezentów nie marnuje. GKS po raz pierwszy w tym meczu objął prowadzenie, a gol Kurbiela zapewnił ostatecznie gospodarzom 3 punkty. Gieksa przeskakuje w ligowej tabeli środowego rywala i zbliża się do liderującego Widzewa. No to podsumujmy sobie tę 23. kolejkę. Największe niespodzianki w Polkowicach i Łodzi. Najwięcej goli wpadło natomiast na stadionach w Toruniu i Wejherowie. Łącznie aż 5-9 razy wygrywali goście. Były niespodzianki, są więc zmiany w ligowej tabeli. Wciąż liderem Widzew, choć już tylko z 3 punktami przewagi. Drugi jest GKS Katowice. W strefie barażowej Górnik, Resowia, Olimpia i Bytowia. Mimo zwycięstwa w Łodzi, ze strefy spadkowej nie wygrzebała się jeszcze Skra, no ale powiększyła przewagę nad Stalą Stalowa Wola. Tylko punkt nad Kreską, Elana, Lech i Garbarnia. Spośród czołowych strzelców swój dorobek powiększyli Paweł Wojciechowski i Karol Czubak. Ten pierwszy zdobył gola numer 12, drugi dołożył 11 bramkę. Lideruje niezmiennie Michał Bednarski. A już w weekend 24. kolejka, której najbardziej prestiżowo zapowiada się starcie Stali Rzeszów z Widzewem Łódź. Wicelider z Katowic po punkty pojedzie do Częstochowy, gdzie Skra znów postara się sprawić niespodziankę. Górnik Łęczna u siebie podejmie Stal Stalowa Wola, a ciekawie powinno być też w Elblągu. Piąta w tabeli Olimpia zagra z 4. Resowią.